Witam Państwa na kolejnym spotkaniu dotyczącym pracy z narzędziem Solver. Tym razem kolejny przykład, też wzięty bezpośrednio ze skryptu, dotyczący optymalizacji produkcji. Rzecz, z którą być może Państwo się zmierzycie kiedyś w przyszłości, być może nie. Narzędzie Solver pozwala na pewną optymalizację od strony logistycznej, jak widać, dlatego że jest to zadanie, które daje możliwość zoptymalizowania czy zmaksymalizowania w tym przypadku zysków. Zadanie oczywiście dotyczy jakiegoś fikcyjnego przedsiębiorstwa. Mamy przedsiębiorstwo, które produkuje jakieś 4 wyroby, mniejsza o to, co to jest. Mamy ceny rynkowe tych wyrobów, czyli cenę, za jaką można sprzedać jedną sztukę wyrobu. Mamy podane koszty wyprodukowania, czyli zysk tak naprawdę będzie różnicą pomiędzy tym, za ile można dany wyrób sprzedać, a jakie są koszty produkcji. I zadanie jest takie, żeby tak zaplanować ilości produkowanych sztuk, aby zysk z takiej produkcji, nazwijmy to dziennej, był jak największy. Mamy tutaj oczywiście pewne ograniczenia, więc jest cała masa dodatkowych warunków, które należy spełnić. Zatem mamy na przykład minimalną ilość wyrobu pierwszego wynoszącą 250 sztuk, drugiego musi być 300 sztuk, bo to wynika z faktu, że na przykład jakiś wsad produkcyjny czy pojedyncza forma na przykład stosowana w przemyśle daje możliwość wytworzenia od razu takiej ilości sztuk, więc nie ma sensu wytwarzać mniejszej. Z kolei w przypadku wyrobu trzeciego mamy maksymalną ilość podaną, czyli na przykład zasoby materiałowe czy magazynowe nie pozwalają na wyprodukowanie większej liczby niż 1000 sztuk. I minimalna ilość w tym przypadku wyrobu wynosi 25 sztuk. W przypadku czwartego mamy znowu maksymalną ilość. Natomiast jeszcze jest dodatkowy warunek podany, że maksymalnie wszystkich wyrobów, wszystkich sztuk, wszystkich 4 wyrobów nie może być więcej niż 1400. Bo znowu tutaj być może jakaś powierzchnia magazynowa, czy dostęp materiału, ilość zmagazynowanego materiału nie pozwala na wyprodukowanie większej ilości. Więc jak tutaj zaplanować produkcję, żeby ten zysk był jak największy? Oczywiście Solver się jak najbardziej nadaje do rozwiązania tego problemu. Ja za chwilę tutaj wprowadzę odpowiednie dane do arkusza. Z tym, że zanim jeszcze cokolwiek zrobimy, musimy pamiętać, że zadanie, wydaje się tutaj te ograniczenia, te warunki są dosyć sensowne, ale z matematycznego punktu widzenia nie są one zupełne. To znaczy nie zawierają wszystkich możliwych ograniczeń, dlatego że jeżeli będziemy za chwilę rozwiązywać problem z wykorzystaniem Solvera jako narzędzia czysto matematycznego, to musimy wykluczyć również pewne rozwiązania, które mogą być bez sensu, pozbawione sensu fizycznego. Powiedzmy, w przypadku czwartego wyrobu mamy ograniczenie górne, to znaczy maksymalnie może być wyprodukowane 650 sztuk, ale musimy dodatkowo wprowadzić ograniczenie tutaj również minimalnej ilości tego wyrobu czwartego, bo Solver nam może podpowiedzieć rozwiązanie typu ujemnego, czy ujemna wartość. Jeżeli chodzi o liczbę sztuk, nie ma oczywiście żadnego sensu fizycznego, ale z matematycznego punktu widzenia takie rozwiązanie może się pojawić. Co jeszcze? Jeżeli się produkuje jakieś wyroby, to przypuszczalnie nie ma tutaj oczywiście w zadaniu podanych żadnych szczegółów, ale dosyć sensownym byłoby wprowadzenie ograniczenia, że liczba sztuk danego wyrobu musi być liczbą całkowitą. Czyli nie da się wyprodukować jakiejś ułamkowej wartości. Proszę sobie wyobrazić, że chodzi tutaj, nie wiem, o produkcję na przykład samochodów. Więc trudno, żeby zysk dzienny rozliczać dla na przykład tam 1/3 samochodu. W związku z tym dobrze by było narzucić właśnie takie ograniczenie na rozwiązanie.
Dobrze, więc w drugim arkuszu już przygotowałem tutaj, przepisałem te dane, które mam w zadaniu, więc mam wyroby, wszystkie cztery tutaj wymienione. Mam cenę rynkową jednej sztuki i koszt produkcji i dodatkowo przepisałem sobie te warunki. Muszę tutaj pewne rzeczy najpierw wyliczyć, więc muszę wyliczyć ten zysk z jednej sztuki. No to zysk będzie to różnica pomiędzy ceną, za jaką można sprzedać dany wyrób, a kosztem wyprodukowania. No i tę formułę kopiuję do pozostałych wierszy. No liczba sztuk, czyli coś, do czego tak naprawdę zmierzamy. Nie wiemy, jaka liczba sztuk tutaj się powinna pojawić. No więc możemy dać początkowo po prostu wartość 100 sztuk jako wartość startową do naszych obliczeń. No i co? I jeszcze zysk dzienny musimy wyliczyć. No więc zysk dzienny to będzie liczba sztuk przemnożona przez zysk z jednej sztuki. Więc mam formułę taką, że to jest zysk jednej sztuki pomnożony razy liczbę sztuk i kopiuję tę formułę do pozostałych wierszy. Ponieważ z warunków zadania wynika, że ja jeszcze potrzebuję sumarycznej produkcji, bo tutaj jest ten ostatni warunek dotyczy sumarycznego zestawienia liczby sztuk, więc wprowadzam tutaj nagłówek suma i tutaj sobie sumuję wszystkie, całą produkcję, więc wprowadzam odpowiednią formułę. Muszę ją zmodyfikować troszkę do E5, nie do E6. Zakres, tak. No i jeszcze zysk dzienny sumaryczny też potrzebuję wyliczyć. Zmieniam tutaj jeszcze format. Więc przy tych ustawieniach, które w tej chwili zaproponowałem, no suma zysku dziennego wynosi 580 zł. Dobrze, więc jak teraz maksymalizować ten zysk? Jak zmieniać tą liczbę sztuk, tak żeby ten zysk był maksymalny? No oczywiście użyjemy do tego celu narzędzia Solver, więc w zakładce dane odszukuję narzędzia Solver. No i teraz uzupełniam wszystkie tutaj pola potrzebne. Co będzie celem? No naszym celem będzie oczywiście komórka zawierająca sumaryczny zysk dzienny. Chcemy, żeby ona była maksymalna, więc zostawiam tutaj wartość maksymalną. Co będzie zmieniane? No, do tej pory mieliśmy taką sytuację w tych wcześniejszych przykładach, że zmieniana była wartość tylko w jednej komórce, natomiast Solver daje możliwość żonglowania, zmiany wartościami w całym zakresie komórek, więc ja klikam i wybieram cały ten zakres, w którym mam liczbę sztuk wszystkich czterech wyrobów. No i teraz kolejna rzecz to są ograniczenia. No i mam tutaj całą listę ograniczeń. Wszystkie te ograniczenia muszę dołożyć, więc po kolei klikam dodaj. No i teraz jeżeli chodzi o wyrób pierwszy, klikam komórkę E2. No i zgodnie z tym, co tutaj mam podane, mam minimalną ilość wyrobu 250 sztuk. Więc ta minimalna oznacza, że tego wyrobu musi być co najmniej 250 sztuk albo więcej, więc E2 musi być większe lub równe 250. OK. No i ten warunek mi się pojawia na liście. Dodaję kolejny. W przypadku drugiego wyrobu, czyli liczby sztuk z komórki E3, mam taką sytuację, że ma ich być więcej niż 300 sztuk. OK, no i mam ten warunek na liście. Dalej, dodaję kolejny warunek, wyrób trzeci, czyli komórka E4. Maksymalnie może być 1000 sztuk, czyli musi być mniejsza lub równa 1000. OK, jest ten warunek. I jeszcze raz odwołanie do tej samej komórki, czyli do E4 dla wyrobu trzeciego. Minimalną mam tutaj liczbę 25 sztuk, czyli musi być ich więcej niż 25. OK. Co dalej? Mam wyrób czwarty, więc mam maksymalną liczbę
650 sztuk, więc dodaję odpowiedni warunek, liczba sztuk wyrobu czwartego, czyli E5, musi być mniejsza lub równa 650. OK. No i co? I teraz jeszcze muszę dołożyć warunek dotyczący tego wyrobu czwartego, żebym nie dostał ujemnego rozwiązania, więc klikam dodaj. Liczba sztuk wyrobu czwartego musi być większa lub równa 0. OK. Więc zabezpieczyłem się na okoliczność, że solver mi tu zaproponuje ujemne rozwiązanie. Dobrze, kolejny warunek. Maksymalna wydajność sumaryczna nie może przekroczyć 1400 sztuk, więc dodaję warunek dla komórki, w której mam sumę, czyli u mnie E7, ma być ona mniejsza lub równa 1400. OK. Dobrze, więc te warunki wszystkie tutaj uzgodnione zostały. Natomiast jeszcze to, co powiedziałem. Chcę, żeby wszystkie te cztery rozwiązania, które zaproponuje za chwilę solver, miały wartości całkowite. Jest taka możliwość w solverze dodania takiego warunku. Już pokazuję, jak to zrobić. Klikam znowu dodaj i wybieram odwołanie do komórki, w której jest liczba sztuk pierwszego z wyrobów. I z listy na środku wybieram coś takiego jak int, oznaczające integer, czyli liczbę całkowitą. Klikam dodaj. Wybieram kolejną komórkę, w której mam liczba sztuk wyrobu drugiego i to samo. Powtarzam. I jeszcze raz dla trzeciego. I dla czwartego wyrobu znowu wybieram integer. OK. No i te warunki mi się tutaj wstawiły do listy, jak widać. Czyli wynika z nich, że wszystkie te cztery poszukiwane wartości mają być liczbami całkowitymi. No i jeżeli nie popełniłem jakiegoś błędu, to po kliknięciu rozwiąż powinienem jakieś rozwiązanie dostać. Dobrze, no to próbujemy. No solver twierdzi, że znalazł rozwiązanie. Jakieś tam zaproponował. No, OK, klikam. Wydaje się sensowne, bo mamy dosyć sporą tutaj kwotę 2137 zł. Mamy sumę wszystkich sztuk 1400. Jak przyjrzymy się tym rozwiązaniom, no to na to wygląda, że wyrobu czwartego na przykład w ogóle nie opłaca się produkować. No to wygląda, bo jest tutaj z jakichś powodów to rozwiązanie pominięte. Natomiast mamy liczbę sztuk innych wyrobów podaną, taką, która nam zapewni maksymalny zysk dzienny. Przy tym zadaniu może się okazać, że Państwo możecie mieć tu jakieś błędy albo komunikaty o tym, że solver nie znalazł rozwiązania, albo jeszcze jakieś inne informacje o błędach, to warto na przykład podejść do zadania w ten sposób, że spróbować wystartować problem z jakiejś innej wartości początkowej, czyli tutaj nie 100, tylko wprowadzić inne wartości, wprowadzić na przykład, 250, wszędzie. Ja spróbuję to zrobić jeszcze raz, na przykład. No i spróbuję ten solver uruchomić jeszcze raz. Te wszystkie, solver ma, czasami jest to zaleta, że trzyma wszystkie te ustawienia, więc nie musimy praktycznie nic zmieniać tutaj. Mamy inne wartości startowe, po prostu klikamy rozwiąż i czekamy na rozwiązanie. Okazuje się, że jak wystartuję z innej wartości liczby sztuk początkowych, no to dostaję, jak tutaj widać, takie samo rozwiązanie, więc widocznie nie jest ono jedynym sensownym. Dobrze, no to jest chyba wszystko, co chciałbym pokazać, jeżeli chodzi o tego typu zastosowanie narzędzia Solver. Dziękuję za uwagę.